Cześć kochani, przed chwilą wstałam i dostałam na Wielkanoc takie oto dwa zestawy ze Szlajsia. Już po prostu nie mogłam się tego doczekać, bo bardzo je chciałam. Także zabieramy się za otwieranie, więc nie wiem, którego pierwszego otworzyć, ale dobra, lecimy może od tego. Słuchajcie, udało mi się. Odpakowałam tego pierwszego konia. Jest to oczywiście ogier Pasofino. Jest naprawdę prześliczny, bardzo mi się podoba. Ale nie sądziłam, że na żywo będzie taki śliczny. Tutaj jak widzicie, w grzywie ma takie ale różyczki fioletowe samów na ogonie. Naprawdę super, bardzo podoba mi się w tej maści. Jest świetnie zrobiony. Ma jeszcze oczywiście tą derkę, która jest ceramiczna, taka kwiatowa. Zaraz spróbuję moją ubrać. Zobaczymy, jak wygląda. O, tak wygląda w całym zestawie. Naprawdę uważam, że jest prześliczny. Bardzo mi się podoba. No, także może ja już go w tej derce zostawię. Położę gdzieś tego z boku. I zabieram się za otwieranie tego. Słuchajcie, już odpakowałam i pierwszy minus, który od razu zauważyłam, jest to oczywiście Glacier Rocky Mountain, jak pewnie wiecie. Pierwszy minus, jaki zauważyłam, to to, że ta klacz jest totalnie gumowa. Wielu z was, którzy ją mają, mówiło mi właśnie, że jest strasznie gumowa, ale nie sądziłam, że aż tak. Patrzcie, jak ruszam jej nogą, to mogę ją wyginać w każdą stronę. Także naprawdę się o nią martwię i mam nadzieję, że nie zniszczę jej nóżek podczas nagrywania odcinków, czy też w tym stylu. Ale będę na nią bardzo uważać, bo był to jeden z koni, który bardzo chciałam i też mi się bardzo podoba. Gdzie tutaj też ma takie różyczki, czy tam coś w tym stylu, jakieś kwiatki. Nawet warkocze ma zrobione. Że ma naprawdę super, tak samo to siodło. Świetnie do niej pasuje. Może spróbuję jej to zdjąć, żeby wam pokazać bez siodła też efekt. Oczywiście to jest nowe siodło i pewnie nie bójcie tak łatwo. O, ale nawet dało się. No więc wam też pokażę bez siodła. Oczywiście.
Więc tak wygląda bez siodła. I tak będzie oczywiście w stajni sobie siedzieć. Ale jest naprawdę śliczna. Będę chciała z nimi porobić jakieś zdjęcie, bo wyglądają naprawdę super. I jak widzicie, ta klaczka w przeciwieństwie do ogiera, który jest z normalnego materiału, takiego twardego jak każdy sznajś, to ten totalna guma, która się wygina. Naprawdę się... Mnie zaczynam trochę martwić. Ale mam nadzieję, że nic złego się jej nie stanie. No, także właśnie takie dwa na Wielkanoc. Jeszcze do tego w gratisie dostałam, pewnie domyślacie się, co to jest, bo oglądając moje unpackingy pewnie wiecie już, co dostaję zawsze w gratisie. Czyli oczywiście katalog 2020. Mam już 3 sztuki tego katalogu i to jest dokładnie ten sam katalog, czyli od stycznia do czerwca. I znając mnie, pewnie wiecie, co zrobię z tymi dwoma katalogami. Bo ci, co mnie dłużej oglądają i brali udział w moich konkursach i udało im się wygrać którąś z nagród, to pewnie w gratisie dostali też katalog. Także spodziewajcie się, że przy następnym konkursie na pewno każdy, kto komu uda się wygrać, dostanie katalog. No, taka ciekawostka. Dajcie znać w komentarzach, jak wam się podobają te konie, bo mi bardzo, że jestem bardzo zadowolona, że w końcu ja mam. No. Dajcie znać w komentarzach też, co wy dostaliście, bo może też dostajecie od Zająca, prezenty i też dostaliście. Chętnie poczytam, co tam dostaliście. No. I życzę wam smacznego jajka i do zobaczenia.